Wielki bukiet na Dzień Mamy, chociaż nie angielski, bo polski Dzień Mamy, a tutaj w Anglii nie obchodzą, ale w inny dzień i już był kilka miesięcy wcześniej. Ale mój mąż postarał się i zaskoczył mnie, bo myślałam, że jednak zapomnie, ale weszłam właśnie do kuchni, dostałam piękny bukiet, kwiatki, jak tutaj widzicie, prześliczny jest. Uwielbiam białe róże, ale jednak trochę jak jest koloru, to jeszcze lepiej. Wielkie pudełko czekoladek dostałam, właśnie kupił z tego lepszego sklepu Mark & Spencer. To taki angielski sklep. Rurki przeróżności, mieliśmy kiedyś te czekoladki wcześniej, są bardzo, bardzo dobre. Jest przeróżność, miałam iść na dietę, no ale oczywiście trzeba będzie zacząć od jutra, jak to się mówi. Od jutra, później od popojutrze i tak dalej, i tak dalej. Taki wafelek właśnie z białą czekoladą, lubię bardzo białą czekoladę. I pyszne są. Naprawdę dobry i oczywiście Kasi się zajada też. Kasi chce już od razu ciasteczka. Yeah. Dostałam na Dzień Mamy, tak? Co tu jest, Kasi? Ciasteczka są? Nie. Yeah. I co jeszcze mamy tutaj? Pączki, te są najlepsze. What we call to? Lotus. Yeah. Lotus, pączki lotus o smaku lotus i są przepyszne. Pokażę wam w środku, taką kruszonkę mają też. Nie wiem, czy to jest bardziej znana firma właśnie pączków tutaj w Anglii, Krispy Kreme. I trzymamy, także będziemy je wcinać zaraz. Sofia wraca i prześliczne kwiaty. Chcesz ciasteczka? Nie. Pokażę wam, jak wygląda w środku. Nie. Co wypchane właśnie, wypełnione trochę, nie za bardzo, ale są przepyszne i kruszonka fajna. Chcesz czekoladki? No sobie jak bez czekoladki? A ty na co czekasz? Już miałaś swoje czekoladki. No, weź sobie czekoladkę. Sobie nam pokażę koronę, bo robiła sama. Ok, ten round. Przekręć. Super. Super korona. Ok, put it on. Możesz położyć. Prawdziwa królowa. Yeah, real queen. Queen Sofia. Królowa Sofia. Sofia miała piknik w szkole, tak? I did you have a special biscuit? Miałaś ciasteczka specjalne na królowej uroczystość. Ciasteczka w kształcie korony też, właśnie, bo jest... Is it 70 years or 80 years of a queen? 70. 70 lat królowej jest. Platinum. I właśnie obchodzą tutaj w całej Anglii i będą takie właśnie imprezy na ulicach królowej i dużo dzieci w szkołach robią różne rzeczy właśnie na cześć królowej, tyle lat. Okej, zobaczę, co robią moje dzieci. Co robicie, Kasi? Co, kartkę mi robicie? Yeah, I make it for you. Okej. Jej! Nie mogę się doczekać kartki. Kartki mi malują na Dzień Mamy. Najlepsze kartki to właśnie takie robione przez dzieci. Kartkę. A ja zaraz zrobię kolację. Naszykowałam sobie właśnie tutaj, co mi jest potrzebne. Będę robić właśnie bolognese pastę, makaron. Tutaj mam przepis na taki zdrowy, właśnie tą pastę z makaronem. I wam pokażę, jak ją robię, ale nie dodaję żadnych gotowych sosów, tylko robię właśnie sos bolognese sama. Używam tego paleo książki takiej właśnie do gotowania
pity Avanza. Naprawdę jest spoko, są przepisy takie bez żadnych konserwantów, same zdrowe skorzystać. To nie jest tak jak polskie kotlety właśnie, tylko że właśnie jest majonez, jest wszystko paleo dieta, czyli składniki są takie proste, bez żadnych dodatków, dużo przypraw, wszystko naturalne. To jeszcze muszę wypróbować ten sernik, wygląda super. Jak chcecie, żebym wypróbowała ten sernik malinowy, to dajcie znać. To się podzielę przepisem i zrobimy tutaj. Chlebek ten bananowy już próbowałam kiedyś. I chlebek bananowy jest. Gwiny, chleb bananowy. Naprawdę fajnie wygląda. No, ale szukamy bolognese, bo chcę wam pokazać. Zaraz. Co będzie wam potrzebne, to właśnie dwie marchewki. Czosnek tutaj mamy. Cukinię. Bardzo zdrowa, jest niskokaloryczna. Można ją robić zamiast właśnie makaronu. Cebulka, czyli pierwsze pokroimy cebulkę z czosnkiem i podsmażymy. Potem dodamy marchewki. Mięso mamy polskie, akurat jesteśmy w Anglii, ale koncentrat polski, używam tego podliszki. I pomidory krojone. Taka jedna właśnie puszka. Potrzebujemy mięso. My używamy tym 5% tłuszczu. Bardzo niski właśnie zawartość tłuszczu, bardzo dobre jest mięso i właśnie przyprawy z takie to sól, pieprz i oregano, żeby miało super smak taki właśnie włoski. Jeżeli chodzi o stok, to używam zazwyczaj tego, bo naprawdę jest dobry, ma do rosołu też używam tego, bardzo dobry jest, albo tego jest bardziej organiczny i ma tylko właśnie bez jakichś tam dodatków i ma super zawartość po prostu. Nie wiem, czy widać tutaj, bez glutenu, bez laktozy. Naprawdę fajne, są takie małe kostki. Jak wy robicie, dajcie znać pod filmikiem, ale ten jest bardzo smaczny i robię dzieciom raz w tygodniu. Albo jak wam się nudzi i chcecie wypróbować coś nowego, to dajcie znać, dam wam przepis, ale naprawdę to są właśnie tylko takie składniki. Tylko to i trochę oliwy z oliwek, żeby podsmażyć cebulkę i po. To właśnie jest przepis, jeden z właśnie z tych spaghetti bolognese. Tak będzie to wyglądało, z bazylią. Można dodać świeżej bazylii właśnie. Ja akurat dzisiaj nie mam, ale dodamy na wierzch trochę sera i mamy oregano i będzie ok. To jest kilka przepisów jest właśnie z tych bolognese, ale składniki są tylko naturalne, bez żadnych dodatków, tak jak mówiłam, tylko jakieś świeże przyprawy, także naprawdę super. Ok, jeżeli chodzi o makaron, to zazwyczaj kupimy, jesteśmy w Anglii, to kupimy zazwyczaj ten w takim stylu, bo łatwiejszy jest dla dzieci zjeść i właśnie 11 minut się gotuje i jest gotowy, niby włoski akurat. Pogoda się zrobiła, także pójdziemy na spacer niedługo. Ok, tam mi się wszystko, makaron gotuje. Powiem, że zazwyczaj to właśnie dodaję cukinię do spaghetti mojego bolognese angielskiego, ale dzisiaj chciałam zrobić, pokażę wam, aby jak można zrobić właśnie zamiast makaronu, jeżeli jesteście na diecie na przykład, albo chcecie trochę schudnąć, możecie zrobić kluski z tego właśnie makaron. I kupiłam taką maszynkę. Wiem, że niektórzy kupują taką wielką maszynkę na makaron, ale po co nam taki? Ja nie mam czasu na przykład, żeby wyciągać wielką maszynę do makaronu, właśnie do takiego, żeby zrobić makaron z warzyw. Tylko potrzebuję, jestem zawsze w biegu, mam dzieci, tylko taką małą. Wystarczy takie coś podręczne, ich łatwo umyć i łatwo zrobić makaron. Mają takie noże i właśnie pokażę wam za chwilkę, jak zrobić makaron szybko z cukinii. Tak właśnie wygląda makaron z naszej cukinii. Naprawdę nam wyszło dużo tego makaronu, jak widzicie tutaj. I go po prostu ugotuję teraz kilka minut, aby, bo nie potrzebuję długo taki makaron, to jest cukinia, więc nie potrzebuję długo, żeby właśnie ugotować. I gotowy za 30 minut. Ok, już nasze bolognese jest zrobione. I gotowe. Jemy kolację. Smakuje ci, Sofia? Bolognese? Dobre? Nie. Co je? Dobre czy nie? Tak czy nie? Tak. Powiedz smaczne. 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 Sofia oczywiście ma dużo seru.
Sarah, Kasi, dobre? Yeah. Can I have my card now? Mogę kartę poprosić, swoją kartkę na dzień mamy? Zobaczmy, co sobie mnie zrobiła. Look at that cupcake face! Kocham cię. Kartka na dzień mamy. What is this? Co to jest? Cassie did that drawing. Cassie zrobiła kartkę dla mamy. I to od Cassie. Cassie, zrobiłaś kartkę? Yeah. Dla mamy? Na dzień mamy? Yeah. Wow! Wow, wow, wow! Mam dwa takie miski. Dwa miski takie. Idziemy te zaraz na spacer, tak? Sofia, idziemy na spacer. Kasia, idziemy do parku? Yeah. Tak, idziemy do parku. No, mój dobra. To są nasze ulubione pączki. Kasia je ciasteczko. Yeah. No, pychota. Idziemy na rower, tak? Sofia, idziemy na rower. Idziemy do parku, Kasia? Yeah. Tak, idziemy do parku i na hulajnogę. Pokażemy wam naszą Sofii nową hulajnogę, tak? To jest twoja nowa hulajnoga, tak? Tak. Tak. Okej, okay, mamy nowy skuter. Tak, Sofia, to jest twój nowy skuter. I fajny jest. Yeah. Gdzie ma tą naklejkę odblaskową? Tata nakleja. A tutaj, to jest taka naklejka odblaskowa na noc. Sprawdźcie co. Is it comfy? Yeah, wygodny really jest? Nice. Okej, okay, you go. Sofia zaraz wam pokaże, zaprezentuje skuter. I już idziemy. Okej. You get on there. Two feet. Hold on to your feet. How was it, Cassie? Good. Did you have fun? Yeah. Remember a rule of two. Okay, go on over side. Yeah. The scooter is nice, isn't it? Yeah, I really like it. Super skuter jest. No jeszcze jedną rundkę robią. I już ich nie ma. Come on, need some action here, guys. Sofia. Cassie? Hello? Hello? What are you doing? Let's go! Cassie. Dirty. So wet.